Wysoka Izbo, zakasać rękawy, do roboty. Przepraszam. Przepraszam, ale czasami słowo proces tak ciśnie mi się na usta, że nie mogę się powstrzymać. Przemysław Czarnek, ikona uczciwości Rzeczpospolitej Polskiej. Człowiek od Willi Plus. Zaczynamy, wraca uczciwa Polska i chcemy bardzo wyraźnie powiedzieć. Wystarczyło nie kraść. I bardzo się cieszę, że wpłynie pan też na swoich członków. Którzy jako jedyni chcą pracować w niedzielę. Damy radę, panie marszałku, damy bardzo radę. Proszę. Szczęść Boże. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, należy zadać sobie pytanie, po co Polacy wybrali swoich przedstawicieli? Czy po to, żeby Wysoka Izba wyszukiwała jakieś tematy zastępcze, żeby zajmowała się igrzyskami politycznymi, czy żeby zajmowała się tym, co dla Polaków jest najważniejsze, czyli kosztami życia, kosztami energii, kosztami żywności, kosztami kredytów? Sądzę, że to pytanie retoryczne, na to pytanie retoryczne każdy zna doskonale odpowiedź. Pan marszałek trochę tak na zasadzie żarcików powiedział, że żeby Polacy sobie kupili popcorn i oglądali posiedzenie Sejmu. Panie marszałku, ja bym sobie naprawdę bardzo życzył, żeby ta Izba bardzo ciężko pracowała nad bardzo poważnymi tematami, a nie nad tematami zastępczymi, czy powołać jakieś komisje śledcze, albo jednocześnie też nad tematami, które świadczą o tym, że reprezentacja największej grupy parlamentarnej w Sejmie tej kadencji jest zdecydowanie niedoreprezentowana, niedoszacowana w komisjach sejmowych. To też uwłacza regułom demokracji. Warto zwrócić na to uwagę. Warto porównać, ilu było przedstawicieli poprzedniej kadencji ówczesnej opozycji w różnych komisjach, przewodniczących komisji, w prezydium komisji, ilu jest dzisiaj. Cztery ustawy czekają. Ważne, aby obniżyć koszty kredytów, koszty energii, koszty żywności i aby zaproponować, dać wybór Polakom, kiedy chcą pójść na emeryturę. To ustawa o emeryturach stażowych. Wysoka Izbo, zakasać rękawy, do roboty. Dziękuję. Dziękuję serdecznie, panie premierze. Skoro zwracał się pan bezpośrednio do mnie, pozwolę sobie w trybie uzupełnienia w wiedzy. Rzeczywistość płynie bardzo szybko. Możemy czasami nie złapać się na łączach. Nie wiemy o krokach, które były podejmowane online. Więc pozwolę sobie pana premiera, ale też i wszystkich państwa poinformować o tym, jaki jest stan prac z składanymi przez państwa projektami. Proszę jednak na samym początku pozwolić, że powiem, że to nie popcorn, ale miód na moje serce, co pan mówił o konieczności ciężkiej pracy w tej Izbie, o tym, że ta Izba powinna zajmować się problemami Polek i Polaków. Chciałbym tylko zwrócić uwagę pana premiera, że Izba nie pracowała od 30 sierpnia do 15 listopada tego roku. A nie pracowała w związku z tym, że ostatnie posiedzenie poprzedniej kadencji zostało zamknięte przed kampanią wyborczą 30 sierpnia, a współpracujący z państwa obozem politycznym, jak sam stwierdził pan prezydent, zwlekał miesiąc z daniem nam szansy na procedowanie tych ważnych projektów, o których pan przed chwilą wspominał. Dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której musimy rzeczywiście podjąć szybko dużo ważnych decyzji, bo terminy gonią, ale proszę nie winić o to obecnego Sejmu. On dużo wcześniej mógł zająć się tym, albo mógł to zrobić poprzedni Sejm. My robimy, co możemy i państwo też robią, co mogą, pracując w komisjach, żeby te projekty były przeprocesowane. Jeżeli chodzi o projekt dotyczący wakacji kredytowych, znajduje się w pierwszym czytaniu w Komisji Finansów. Jeżeli Komisja Finansów dzisiaj zakończy sukcesem swoje prace, jestem otwarty na wniosek od państwa, jeżeli chodzi o procedowanie go dalej na drugim czytaniu na posiedzeniu plenarnym. Jeżeli chodzi o 0% VAT na żywność, zauważam pewną niekonsekwencję. Nie uwzględnił go pan w budżecie, który został przedłożony Wysokiej Izbie. Natomiast dzisiaj ten projekt, który trafił, a trafił, przyznaję, do Sejmu, natychmiast wysłałem do konsultacji,
On jest obarczony wadami formalnymi. Zostaliśmy zobligowani przez te analizy do tego, żeby odesłać go do wnioskodawców z prośbą o uzupełnienie. To się w tej chwili dzieje. Ustawy dotyczące cen prądu. Cieszę się tą wiarą pana premiera w to, że sprawczość powołanego wczoraj rządu będzie duża. Natomiast jestem też politycznym realistą. Bardzo chciałbym, żeby wobec tych zapowiedzi politycznych, które były składane, jeżeli chodzi o ustawę cen prądu, która będzie dotykała decyzji kolejnego rządu, uwzględnić i przeprocesowywać dwa projekty. Ten, który złożyliście państwo i ten, który złożyli dzisiaj przedstawiciele większości parlamentarnej. Te projekty będą procesowane w komisji w pierwszym czytaniu od dzisiaj. Od dzisiaj. Przepraszam. Procedowane, czy coś powiedziałem? Najmocniej państwa przepraszam, ale czasami słowo proces tak ciśnie mi się na usta, że nie mogę się powstrzymać. Tak, oczywiście procedowane, mają państwo absolutnie rację. Natomiast jeżeli chodzi o ustawę dotyczącą emerytur stażowych, proszę pozwolić, że na spotkaniu, na które zaprosiłem pana i też wierzę, że spotkamy się w najbliższym czasie, porozmawiamy o perspektywach dotyczących tej ustawy w moim odczuciu, ale proszę przyjąć to tylko jako skromną sugestię marszałka rotacyjnego. Jednak warto by było zadbać o to, żeby do Sejmu najpierw trafił budżet. Budżet jest fundamentem, na którym opieramy wszystkie pozostałe elementy myślenia o finansach państwa. I bardzo się cieszę, że wpłynie pan też na swoich członków Komisji Finansów Publicznych, żeby ten projekt sensownie przeprocedowali. Przy okazji chciałam przede wszystkim pogratulować nowego rządu. Naprawdę piękna oprawa i prezydent tak pięknie mówił. Jesteście jak komuna, która dzielnie rozwiązywała problemy, które nie były znane w innych ustrojach, aż upadła. Natomiast Wysoka Izbo, najwyższa pora, by o tym, czy pracować albo iść do sklepu w niedzielę, decydowali sami ludzie, a nie Sejm. Pora, by laicki kraj także w tej sprawie przestał słuchać księży, którzy jako jedyni chcą pracować w niedzielę i dlatego pragną zakazać swoim wiernym pracy, żeby ci z braku lepszego zajęcia przyszli do ich zakładu usługowego. A w świeckim państwie to rynek, potrzeby konsumentów i autonomiczne decyzje pracowników o tym, czy chcą w niedzielę więcej zarobić, powinny decydować o tym, kiedy sklepy będą otwarte. I nie może być tak, że 23 tysiące pracowników jednej korporacji, chociażby nie wiem jak starej, żeby ta garstka samotnych mężczyzn miała decydować o tym, jak 38 milionów obywatelek i obywateli ma spędzać weekend. Naszym obowiązkiem nie tylko posłów, ale przede wszystkim rodziców jest ochrona naszych dzieci przed tego typu lewicowymi wymysłami, które mają olbrzymi wpływ na psychikę dzieci. Jako kandydat na rzecznika praw dziecka, pani mecenas, powinna pani wiedzieć, że dzieci są niezwykle podatne na propagandę tak kolorowo przedstawianą przez środowiska LGBT. Szanując jednocześnie naszą kolorową różnorodność, Konfederacja zagłosuje przeciwko tej kandydaturze. To przykra wiadomość dla pana posła Grzegorza Brauna, że tylko minuta i 11 sekund została pozostawiona przez kolegę, ale to już wyjaśnicie sobie panowie na łonie klubu. Damy radę, panie marszałku, damy bardzo radę. Proszę. Szczęść Boże. Do protokołu, panie marszałku, chciałbym zwrócić uwagę na kompletną umowność tej systematyki, którą tutaj podtrzymujemy i wprowadzamy do systemu prawa polskiego. Mianowicie umowny jest podział na przestępców pedofili i pederastów, którzy sięgają po nieletnich i małoletnich, folgując swoim zachciankom. To jest pewna umowna fikcja, na którą Wysoka Izba się zgodziła, jednocześnie wykorzystując czy otwierając drogę, panowie przewodniczący, premierzy, marszałkowie, otwierając drogę wykorzystywaniu seksualnemu dzieci i młodzieży przez propagowanie tęczowych piątków, tolerowanie
parad równości, czyli manifestacji sodomitów na ulicach naszych miast. W tych manifestacjach paradują... Jeżeli chodzi o retorykę, zwracam się do pana, panie pośle. Zwracam się do pana, panie pośle, i moja wrażliwość językowa i ludzka wskazuje, że posuwa się pan nieco za daleko, jeżeli chodzi o leksykę stosowaną na mównicy sejmowej. Bardzo proszę o kontynuowanie wypowiedzi. Panie Czarnek, jest takie siódme przykazanie. Zna pan je. Dedykuję je panu i dedykuję Willi Plus. Zajmiemy się i tą sprawą. Szanowni państwo, zaczynamy. Zaczynamy, wraca uczciwa Polska i chcemy bardzo wyraźnie powiedzieć. Wybory w demokracji to świętość. I każdy reżim totalitarny zaczynał się od tego, że partia, taka partia pana Suskiego, zaczynała uznawać się za państwo i kradła wybory. Byliśmy bardzo blisko tego momentu, byliśmy bardzo blisko tej największej zbrodni, jaką można popełnić na demokracji. Partia PiS, grupa trzymająca władzę, postanowiła pozbawić PKW wpływu na organizację wyborów. Wybory kopertowe są ważne i rozstrzygnięcie tej afery przez komisję śledczą jest ważne, ponieważ jest to matka wszystkich afer. Partia PiS uznała się za państwo. Partia PiS mianowała się komisją wyborczą. Partia PiS uznała, że może działać poza prawem. I partia PiS uznała, że pieniądze podatników to jej pieniądze i może je wydawać jak chce. Przemysław Czarnek, ikona uczciwości Rzeczpospolitej Polskiej. Człowiek od Willi Plus. Ja mam dla pana tylko jeden komunikat. Dla pana przypadku nie będzie potrzebna komisja śledcza. Prokurator wystarczy. Kasa i bezkarność. To powinno być wasze hasło wyborcze, bo tak naprawdę o to chodzi. Albo w waszych rządach chodzi o kasę, albo o bezkarność. Dzisiaj tutaj na sali nie ma prawie w ogóle posłów PiS-u. Morawiecki uciekł razem z Sasinem, ale wtedy, kiedy trzeba było decydować o wyborach kopertowych, 113 minut dokładnie zajęło uchwalenie niezbędnego prawa, które i tak w końcu nie weszło w życie. 113 minut zajęło wam złamanie konstytucji, złamanie ustaw i to zrobiliście wielokrotnie. Dzisiaj widzieliśmy na sali niby premiera, pana Morawieckiego, z niby rządem, bez większości, premiera nurzającego się w kłamstwie, a w dodatku współodpowiedzialnego za wszystkie afery w naszym kraju w ciągu ostatnich 8 lat. Dziś zabieramy się za wybory kopertowe i zrobimy to bardzo dobrze. W imię tego, czym mówił prawdziwy premier Donald Tusk, przedstawiając program, mówiąc, że najpierw zwycięstwo, później rozliczenie zła, później zadośćuczynienie, a później pojednanie. I jesteśmy w drugim punkcie. Rozliczenie zła. Szanowni państwo, czwórka ludzi, czterech mężczyzn, pan Kaczyński, Morawiecki, Sasin i Kamiński, chcieli przeprowadzić w Polsce nielegalne wybory prezydenckie. To się nie udało, ale 70 milionów złotych zostało bezpowrotnie zmarnowanych. Pierwszy raz w historii nie odbyły się wybory prezydenckie. Wy uważacie, że to jest żart, że do tego nie jest potrzebna komisja śledcza? Wkrótce przekonacie się, że jest zupełnie inaczej. Pierwsza kwestia to kwestia sprawstwa. Tutaj akurat sprawa jest prosta. Prezes Kaczyński. On sam powiedział, cytuję, ten pomysł wyborów kopertowych był mój. Więc pierwsza kwestia rozstrzygnięta. Dzisiaj współpracownicy Gowina powiedzieli, jak wyglądały kulisy. Zacytuję. Nowogrodzka wydzwaniała do naszych posłów i zapraszała ich na bezpośrednie rozmowy z Kaczyńskim. Jeden z kolegów po takiej rozmowie po prostu zwymiotował ze stresu. Oferta była prosta. Zostajesz z PiS-em, to będziesz żył, a jak będziesz przeciwko wyborom kopertowym, nie żyjesz. To są metody mafijne i to są metody z waszego rządu. Szanowni państwo, oddaliście te wybory w ręce Sasina. My tutaj na niego mówimy odwrócony Midas. No bo jak państwo wiecie, wszystko czego się dotknie zamienia się, nie zamienia się w złoto w każdym razie. I pan Sasin przeszedł całą procedurę. Mam tutaj kilka jego wypowiedzi, które warto przytoczyć. Sasin 2 kwietnia 2020 roku. Wybory w maju na pewno się odbędą. Będą to wybory korespondencyjne. Sasin 5 kwietnia 2022 roku. Uwaga,
Podam się do dymisji, jeśli do wyborów 10 maja nie dojdzie. No nie doszło. A minister Sasin nie podał się do dymisji. Społeczeństwo musiało go zdymisjonować w wyborach 15 października. Dziękujemy bardzo społeczeństwu. Sasin 20 maja 2020 roku. Nie widzę powodu, dla którego miałbym się podawać do dymisji. NIK wszczyna kontrolę. 13 maja 2021 roku Jacek Sasin. Jestem spokojny o wynik kontroli. To jest wynik kontroli Najwyższej Izby Kontroli. Cytuję. Działania ministra Sasina i premiera Morawieckiego były pozbawione podstawy prawnej. Złamano konstytucję. Minister Sasin przekroczył uprawnienia i złamał ustawę o finansach publicznych. Uwaga! Sam zaprojektował kartę do głosowania. Artysta plastyk. Dobrze, że jeszcze wyników nie wydrukował, bo po prostu nie zdążył. Co mówi Sasin o 70 milionach złotych wyrzuconych na wybory, które się nie odbyły? Mówi tak, demokracja kosztuje. Ale szkoda, że polskiego obywatela kosztuje, a nie was. Wy powinniście te 70 milionów złotych zapłacić z własnej kasy. I nie ze sprzedaży Willi Plus, jak chciałby pan Czarnych, tylko z własnych pieniędzy, tych, które wyciągnęliście z polskiego społeczeństwa, z rad nadzorczych, z różnych spółek Skarbu Państwa. To jest wasza odpowiedzialność. Szanowni państwo, prawda jest taka, że dopuściliście się przestępstwa na demokracji i to przestępstwo zostanie wyjaśnione. I na koniec, wy nie broniliście kraju, wy nie broniliście ludzi, wy broniliście siebie, wy broniliście własnej władzy, bo tylko o władzę, kasę i bezkarność chodziło wam w ciągu ostatnich 8 lat. I chciałbym na koniec powiedzieć dosłownie jedno zdanie, że i myślę, że powiem to w imieniu tej części sali. Od tej pory dla waszych działań, tych 8 lat, jest zero tolerancji. Zero tolerancji dla kłamstwa, nepotyzmu, marnotrawstwa i kolesiostwa. Zero tolerancji. I jedno przeświadczenie, jedna rada, na którą jest już za późno, ale i tak ją wam przedstawię. Wystarczyło nie kraść.